Hejka moi drodzy, witam was w kolejnym customie świątecznym, wybaczcie za mój głos. Powoli zaczynam go tracić, więc za chwilę nie będę mogła nagrywać. Nie wiem, jak, nie wyobrażam sobie tego. Moi kochani, kolejny custom świąteczny, nie wiem czy nie powiedziałam halloweenowy, bo już mi się to wszystko miesza. Kolejny custom świąteczny The Bell, czyli dzwon. Autorem jest Iwa. 2006 rok, więc dość stary. Ocena na dzień dzisiejszy to 7,67. Krótka historia w górach w okresie Adwentu. Co roku ludzie zamieszkujący małą wioskę na zboczu góry świętują Boże Narodzenie. Punktem rozpoczęcia świętowania jest dźwięk dużego dzwonu wysoko nad starym klasztorem. Problem w tym roku jest taki, że blokuje się mechanizm wydający dźwięk dzwonu. Lara wyrusza do małej doliny niedaleko klasztoru, aby sprawdzić, czy uda jej się ponownie uruchomić dzwonek. Dzwon w zasadzie. Dobra. Napiłam się, może będzie troszkę lepiej. New game. The Bell. O, słuchajcie. Mamy tak no fajny strój. Nie powiem, te dzwony trochę za szerokie. Znaczy, ja uwielbiam dzwony. Za rurkami nie przepadam. No chodzę w nich, ale dzwony kocham. Natomiast dziwnie to wygląda. Czy tu można do góry? Można. Dziwnie to u Lary wygląda. Nie spodziewałam się w sumie zjazdu. Pytanie, czy ona na to po lewej stronie wejdzie jak na drabinkę? Tak, czyli to jest drabinka, ok. Już na samym starcie, moi drodzy. Ok. A w ogóle... pokaż to, co to jest za gwiazdka? To jest sekret. No to ile tych sekretów? No niestety tego już nie doczytałam, nie? Więc nie wiem, czy będę mieć wszystkie, czy nie. No ale wiecie, że w maratonach raczej to nie jest to, że je tak... powiem to drugi raz. To nie jest tak, że je nagrywam na odwal się, broń Boże. Ale z racji tego, że jest ich naprawdę bardzo dużo. Wow. Okej, okay. Rozumiem, że ten custom będzie coś na zasadzie One Room Challenge, widzę. Znaczy śmieję się oczywiście, ale... O, tu coś jest? W każdym razie... no jednak przy maratonach nie będę, nie jestem w stanie czasowo po prostu tyle poświęcić tym customom, żeby się aż tak skrupulatnie przyglądać wszystkiemu, więc... Ja wiem, że idzie się, powinno się iść na jakość, a nie ilość, ale maratony, no jednak chcąc, nie chcąc, idą na ilość. Więc no, nie oszukujmy się, czy coś tutaj jest, bo tak między tym, powiem wam, że tu można by było coś, kurde, mój głos skitrać. Boję się, że tutaj coś autor wsadził między te drzewa, a ja tego nie widzę, no. A mój Boże. Rozumiem, że... Łom, dobra. O, widzę dźwignię na dole. Dobra, widziałam ją. To moment. Jeszcze sobie może tam doskoczę, co? O. Oczywiście. Czy tam można gdzieś wyżej wejść? To jest chyba zjeżdżone już. Ale czekajcie. Tu. Widzę to. Ja chcę tam się dostać. Ale wiecie co? Może od dachu strony? No bo tak to się nie dostanę. Przecież ja tu nie doskoczę. Chociażby nie wiem, co był ten sekret. Tam widziałam.
Ale dobra, powiedzmy, że to może tak być, że to będzie od dachu. Dobra, słuchaj, ta. Zróbmy tę dźwignię. Jeszcze się tak muszę reszcie przyjrzeć. Nie mam pojęcia, gdzie to jest, ale jakiś domek. Nie wiem, co ty robisz, dziełcha. Masz już brudny jeden półdupek. Chciałam ci powiedzieć. Wiem, że to są cienie, ale jest brudny. I tyle w temacie. Krzyż do wsadzenia, którego nie mam. No, słuchajcie, z dachu trzeba będzie się tam jakoś dostać. Apteczka. To jest taka sama teksturka jak tam, ale to była wtedy... Nie, to nie jest drabinka, ale tam służyła jako drabinka, więc wiecie. Wszystko będę sprawdzać. Ładna hojnecka. Tutaj nie ma żadnej jakiejś, nie wiem, dźwigni naściennej ukrytej. Tak średnio cokolwiek widać wśród tych drzewek. Tu jakieś przejście. A tam się otworzyło, widzę. A tu jest kolejna dźwignia. Co to robi? Jakieś klapy. Nie mam pojęcia nawet gdzie. A tu! Pytanie, czy to jest czasówka. Jak się tam dostać? To też jest pytanie. No to troszkę tutaj coś czuję zabawiby. Aha, czasówka. No to klops. Jak mam tu wejść? Może bym się wcale nie zdziwiła, jakbym na te drzewa mogła wleźć, ale nie. Albo na ten. Ha! Wiedziałam. Hit. To może zrobimy tą czasówkę najpierw, się tak teraz poczekajcie, jakbym tam wlazła, tam. Aha, na samą górę. Dobra, słuchaj, to spróbujmy. Jeszcze mnie tam nie było, co prawda, ale można próbować, tak? Jak zatrafię, to sobie może zrobię tą czasówkę. Ja pierdzielę. Ja mam jakiś, nie wiem, problem, kiedy coś jest na czas. Z wymierzeniem sobie i tak dalej. Nawet wiecie, nie przetestowałam, czy ja tam doskoczę, czy ja tam nie doskoczę. Nie zdążę. No nie, tak, nie w takim tempie. No, ale o co chodzi? Nie mogę wyskoczyć jakąś wikingową. I nie wiem, czy ja dobrze zrobiłam, że ja tu wskoczyłam. Co ja zrobiłam? Teraz to samo. Ej. Ciekawe, czy tam cheatem można by było wskoczyć na ten balkon jakimś. Ja już bym chciała cheatować, nie? Nie wiem, czy to jest dobrze, że ja w ogóle tu teraz idę, bo w sumie tu jest dzwon. A to jest chyba ten, co jest zablokowany, okej. Okay. Tu jest sekret. No okej. Okay. To ile my już ich mamy? Trzy?
Nie, dwa. Ten trzeci to ja widziałam, ale jeszcze go nawet nie dosięgłam. Który to mam wyjść? Bo z tego lodowca to ja raczej... Chyba, że tędy. Pokaż i... O! Może być. Dobra, no to idziemy tam, gdzie nam się te drzwi otworzyły. Drzwi. No to tak bardzo dziwnie i krzywo wskakuje na to, że... Ale czemu ty się obsuwasz? Ale dobra, niech ci będzie. Coś tu jeszcze... Tu coś jeszcze jest. A dźwignia! Nie ucieszy, gadajcie, że kolejna czasówka. No i co? Pytanie się otworzyło, nie? Wiecie co? Ja jeszcze nie pójdę tutaj. Bym chciała po ten sekret. Który widzieliśmy. No i ja uważam, że z dachu się da. Miejmy nadzieję. O, apteczka. No ja go widzę stąd. Musi się dać. No i zajebiście, bo przynajmniej nie będę znowu musiała tu wchodzić. Super. No to mamy trzy. Gitara. A tutaj się na górę nie da, no ale myślę, że to już będzie wychodzenie poza mapę. Ale nie, nie da się. Okej. Okay. Dobra. Nie, ona nie może przodem. Nie wiem, czy się ta dźwignia nie odciągnęła, ale to szczegół. Czy to się da rozwalić? Nie. Czy to jest drabinka? Tak, tak jak na początku. Dobrze. Da się to? O, proszę bardzo. Fiu, fiu. W ogóle to strzelanie jednak można by było przyspieszyć. A jednak sobie... O, tu zamknie... O, czemu dźwignia, widzę to. Co my mamy na tym balkoniku? A, tam się otworzyło, dobra. No, a tu się nigdzie nie da wejść? Nie, a to? Da się. Nic tutaj się nie da. Czemu to jest takie dziwne? Aha. No dobra. Aha. A to nie jest ten krzyż, który tam mam na samym początku dać? Wiecie, o co chodzi? Dobra, zapalę jeszcze raz tą flarę. Kolejna. Dobrze. Tu jesteś... to by warto było jeszcze obsunąć. To może jak my włożymy ten krzyż, to się obsunie, cholera wie. Dobra. Idziemy jeszcze tu, gdzie się otworzyło. A czemu tutaj na górze są takie... inne płytki? Czyżby to było manki? Może. Tu pewnie się da wejść, bo jest wystarczająco wysoko. Czy to się da? Nie, ale jest ładnie. Bardzo ładnie. No bo bezpośrednio coś czuję, że ja tu nie wejdę, nie? Ja na bank tam to jest manki. Ale zaraz. Żadnej książki, nic. Dobra.
Mnie zastanawia ta dźwignia tamta jedna, co otworzyła, ale... Ale jakie mam na to manki? Aha, ja myślałam, że to manki jest tylko od tamtego momentu. Dobra. To jednak nie. No to się tak wydawało, jakby było tylko tu, gdzie są te ornamenty. Boże, przepraszam was za tą chrypę. Myślę, że tego się nie da słuchać. Jakoś się dzisiaj muszę ogarnąć z tym głosem, bo ja muszę to nagrać. W sensie, wiecie, ten maraton. Akurat wykorzystać czas wolny. Ale tu jest, czekajcie, nie, bo tu jest dźwignia, moment. I to mi pewnie obsunie, tak? No. Ciekawe, co mi obsunie tamto. Tak, tylko to jest taka gwiazdka, ja to kojarzę, jak do takiego, wiecie, dilda. Znaczy nie dilda, tylko takiego dzybycyka. No i co dalej? Zerknę, czy... Przepraszam. Zerknę, czy to się otworzyło, czy nie. Boże, jakbym przechlana była. Ale nie, ja myślę, że ten krzyż, który, kurde, hit, który zebraliśmy, jak stary lump jakiś. Jak ja mam stąd wyjść? Ej. Aha, chyba przez ten balkon, po to to jest. Tak, tak będzie. Ja muszę jeszcze zobaczyć, czy ta dźwignia jest odciągnięta. Dobra, spróbuję jeszcze najpierw z tym krzyżem moment. Czy to będzie jakaś zmiana miejscówki? Pytanie. Chyba tak. No widzicie, to trzeba tu wsadzić, ale problem polega na tym, że ja tego nie mam. Co zrobiła tamta dźwignia? Serio, poczekajcie, jeszcze się rozejrzę tak, żeby nie było, że to jest takie jakby... No, patrzcie. Ja jej nie widziałam. Proszę bardzo. Przy okazji zobaczymy, czy ta dźwignia się odciągnęła. Sorki, musiałam sobie po prostu coś z tym głosem zarobić, bo... No ale czemu nie chcesz teraz... Patrzcie, jaka to jest menda. Nie kumam jej w ogóle. Tym bardziej, że wiecie, stoję przy tym, nigdzie się w jakieś inne miejsce nie ruszam. Ona ma problem. Czy ty się odciągnęłaś? Oczywiście, że tak. Ha! Tam się otwiera. Ale to nie, czekaj, to nie chcę tam. Dobra, czyli to jest czasuwa, ale to nie. Najpierw idziemy jeszcze tam. Dobra. To przynajmniej wiemy co. Ta naścienna, myślę, że nie była czasówką. Mam taką nadzieję. Aha. A to chyba będzie, no tak mi się wydaje, sekret, tak? Tak. Dobra. Ile ich mamy? 4. No niestety wam nie powiem, czy to będą wszystkie. Czy to mam jakoś otworzyć? Nie, pewnie nie. Niestety wam nie powiem, czy to wszystkie, czy nie. Bo się nie przygotowałam. I tyle w temacie.
Dobra. To co, lecimy znowu do czasówki. Trochę to upierdliwe, ale okej. Tam już widzę też jakieś będą zagadki. Krzywo jak stanę, zobaczcie, obok drzewa, to ona się złapie, ale jak już prosto, to niekoniecznie. Dobra. Nie wiem, czy ja to zrobię. Zrobię. O kuźwa. No jakieś przesuwanki widzę. Już patrzę od razu po sufitach. A, tam jest sufit zaciemniony. Spoko. No, proszę. Sprawa jasna. Tylko jak się do tego dostać? No o, proszę bardzo, tu się tam obniży. No jak mam się dostać do tej przesuwanki? O, to się rozchodzi. Tego jeszcze nie wiem. Bo czasówka się za nami, wiecie, zamknęła. Może tu jest jakaś dźwignia. Proszę Tessie, niech lej tyle. Nie no, żartuję. Nie piję alkoholu, tylko po prostu ten głos był takiej... Jak ja mam to otworzyć? To jest otwarte dalej. Czy tu jest coś, czego ja nie widzę? Poczekaj, to może być jakaś, wiecie, dźwignia naścienna. Myślę, że nawet na pewno. Tylko po prostu jeszcze jej nie zlokalizowałam. Albo rozglądam się za naścienną, a jest zwykła na przykład, nie? Boże, sorki. To się nie powinnam dzisiaj nagrywać. O, mówiłam. No i na bank teraz. Otworzy nam się tamto. No. A tu coś jest? Czekajcie. Nie taka prosta sprawa. What the heck? A, sekret. Czyli co? 5. Nie wiem, dziwne to było, jakby było 5 sekretów. No dobra. Może i tak. Czy ty się tu zmieścisz? Niekoniecznie. Wyrzuć, bo brzydkie światło. Dobra. Wiemy już, gdzie postawić, to tylko teraz kwestia czasu. Nie pogadamy sobie o pierdołach, bo mojego głosu nie da się słuchać. Czy pod takim, w takim miejscu mogę to zostawić? Mogę. Nawet muszę. Jestem ciekawa, co się stanie, jak włożymy tę gwiazdkę połączoną z tym czymś. Z tym takim, wiecie, z tą rączką od tej gwiazdki. Że powinnam zjeść coś ciepłego. Się tak zastanawiam. Jakąś jajeczniczkę. Nie pamiętam, gdzie to było. Czekaj tam, bo chyba się rozpędziłam za bardzo. Dalej nie wiem, czy tu, czy tam troszkę oczko dalej. Jakby, wiecie, taka iluzja trochę. Tu? Tu.
Dobra. Wracamy. No, takie trochę mówię, takie coś w stylu One Room Challenge. Tylko, że challenge'u tutaj nie ma, tylko mamy świąteczne klimaty. Aniołki i te sprawy. Nie wiem, po co nam te apteczki są w ogóle, ale niech będzie. No, to chyba koniec. Jednak nie, no ale myślę, że zaraz będzie. Wiecie co, na tej cutscence intryguje mnie to drzewo tam. No ale nie, nie ma tam żadnego wejścia, okej. Wymyślam. Czy to już będzie koniec, jak ja tutaj pójdę? Tak. No i słuchajcie, taki przyjemny, jednoodcinkowy kastomik świąteczny. A my, słuchajcie, idziemy dalej. Więc jutro, pojutrze i tak dalej będą kolejne kastomy świąteczne. Ja spróbuję ogarnąć swój głos. Także dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia jutro. Pa, pa! That's all for today. Don't forget to subscribe my channel, Deathsayer. And if you want, you can watch the entire playlist from this series here. See you around.